Czy z porażeniem splotu barkowego mogę zostać kierowcą zawodowym? Witam, mam prawo jazdy około 15 lat, kategoria B i E. Mam porażenie splotu barkowego od urodzenia. Przy kierowaniu osobówką lub busem nie ma problemu z tą ręką. No ale czy mogę ubiegać się o prawo jazdy C z porażeniem splotu barkowego lewego? Krótko odpowiadając na to pytanie. Prowadzenie samochodów ciężarowych czy autobusów wymaga pełnej sprawności narządu ruchu i jest raczej bardzo mało prawdopodobne, aby lekarz w tym przypadku wydał orzeczenie pozytywne dla Ciebie, jako tego kandydata na kierowcę. Nawet jeżeli ten lekarz wyda, to równie dobrze może się zdarzyć, że za parę lat następny lekarz tego nie wyda, no i tylko poniesiesz koszty kursu, kwalifikacji wstępnej i różnych innych rzeczy. Natomiast prawa jazdy i zawodu kierowcy nie będziesz mógł kontynuować. Oczywiście, jeżeli jednak Ci się udało, prowadzisz samochody ciężarowe z tym splotem uszkodzonym barkowym, z uszkodzonym splotem barkowym, zapraszam Cię do komentarza tutaj poniżej tego filmu. Również wstąp na moją stronę internetową, gdzie znajdziesz dużo podobnej, ciekawej informacji. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.